Dzień dobry, witam Państwa na porannym webinarium, na którym omawiamy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Ja nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Na początku pytanie ode mnie, czy dobrze widać mój ekran oraz czy dobrze mnie słychać. Super, dostaję potwierdzenia. Przepraszam bardzo za chwilowe problemy, natomiast miałem problemy z połączeniem się z internetem, natomiast teraz już widać, że jest już wszystko ok. Dlatego zaczynamy sobie dzisiejszą analizę. Tutaj trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że no mamy kolejne taryfy celne nałożone na Chiny przez Stany Zjednoczone. Natomiast rynek spodziewał się tego dosyć od dłuższego czasu. Zgodnie z oczekiwaniami mieliśmy te taryfy ogłoszone wczorajszego dnia, natomiast one w życie mają wejść dopiero 24 września, natomiast już w drodze mogą być kolejne taryfy. No i co ciekawe, no może cały tak naprawdę import chiński być objęty taryfami celnymi, natomiast no trzeba zwrócić uwagę na to, że import ze Stanów Zjednoczonych do Chin no jest zdecydowanie mniejszy niż powiedzmy te 500 miliardów dolarów, więc no Chiny tak naprawdę będą musiały przejść do ofensywy. No nie będą mogły tylko i wyłącznie odpowiadać taryfami, ale również prowadzić jakieś inne działania, jeżeli oczywiście nie będzie tutaj jakby chęci ze strony Chin, aby zapobiec takiej eskalacji. Być może Chiny w końcu będą chciały w jakiś sposób pójść na rękę Stanom Zjednoczonym. Z drugiej strony oczywiście jest prawdopodobieństwo tego, że oba państwa nie będą chciały ustępować, czyli będziemy mieli dalszą eskalację konfliktu. Na razie jakby nie ma wpływu na to, co dzieje się globalnie, czyli przede wszystkim na przykład nie ma obniżenia popytu na ropę naftową. Nie widać również jakiegoś wyraźniejszego wzrostu cen na świecie, natomiast oczywiście ten wpływ będzie widoczny, między innymi wpływ jest widoczny już na przykład w niemieckich spółkach samochodowych, które doświadczyły spadku popytu właśnie ze strony Chin na samochody, które są produkowane w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj kalendarz taki bardzo pusty, płace zatrudnienie w Polsce, aukcja mleka, sprzedaż przemysłowa w Kanadzie, więc no, dzisiaj kalendarz jest bardzo, bardzo taki ograniczony, natomiast na jakie rynki sobie dzisiaj zwrócimy uwagę, będzie to euro-dolar, AUD, USD, euro, PLN, DAX, ropa oraz złoto. No i patrzymy sobie na ten kalendarz, w zasadzie no nie ma tutaj zbyt wielu odczytów, w zasadzie jedynym takim ważniejszym raportem będzie to, co dzieje się w Polsce. Dosłownie za moment poznamy raport dotyczący zatrudnienia oraz wynagrodzeń. Te raporty już nie są tak ważne, jak powiedzmy były jeszcze rok temu, czy kiedy złoty umacniał się. Wtedy faktycznie no, było widać jakikolwiek wpływ tych danych na to, co dzieje się na złotym. Teraz raczej już nie ma to większego znaczenia. No jak widać, no nie ma tutaj nic ciekawego w tym kalendarzu, jedynie o 14:30 tutaj akurat w kalendarzu nie jest to wyszczególnione, gdyż jest to mało znaczący raport, będą dane na temat sprzedaży przemysłowej w Kanadzie. No i po godzinie 22, czyli już po sesji na Wall Street, poznamy raport dotyczący zapasów ropy naftowej według API. No i w przypadku tego raportu oczekiwany jest wzrost zapasów na poziomie 1,3 miliona baryłek na dzień. I zaczynamy sobie od omówienia euro-dolara. No i tutaj było widać pewną małą taką formację V, czyli takie odbicie. I teraz powinna nastąpić konsolidacja i następnie dalsze umiarkowane wzrosty, natomiast bardzo silny opór w okolicy poziomu 1,1750. Co ciekawe, mamy taką sytuację, kiedy w momencie, kiedy rentowności w Stanach Zjednoczonych dosyć wyraźnie rosną, no, uzyskały poziom powyżej 3%, dolar amerykański jest raczej słaby. Skąd to wynika? Z tego, że mieliśmy taką odwrotną korelację w ostatnich miesiącach, czyli w momencie, kiedy rentowności nam spadały, to oznaczało zdecydowanie większy
popyt na amerykańskie obligacje. Dolar wtedy zyskiwał ze względu na to, że trzeba było właśnie amerykańskie obligacje kupować za amerykańskie dolary. I właśnie to powodowało tą odwrotną korelację. I teraz ta odwrotna korelacja działa. Być może, kiedy będziemy mieli już stabilizację tych wszystkich ryzyk związanych z globalnym handlem, pytanie, czy to nastąpi za 2 miesiące, za pół roku, za 2 lata. Natomiast ta zwykła korelacja, czyli w momencie, kiedy rentowności rosną, dana waluta powinna zyskiwać, oczywiście chodzi o te waluty główne, ta korelacja powinna w jakimś tam czasie oczywiście powrócić. I przechodzimy sobie już do wykresów. Zaczynamy sobie od euro-dolara. No i tutaj widać, przynajmniej było wcześniej widać dosyć wyraźne wzrosty. No tutaj były testowane okolice poziomu 1,1710 z dużym prawdopodobieństwem wzrostu tutaj w okolice 1,1750. Natomiast widać, że no opór, który jest tutaj widoczny w okolicach 1,1710, 1,1720 jest dosyć silny, czyli mamy ten scenariusz jednak prawdopodobnej konsolidacji tutaj po tym odbiciu związanym z formacją V. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na dwie średnie kroczące, 14 oraz 50-okresową, czyli te średnie, no ta strefa pomiędzy tymi średnimi powinna nam dawać dosyć wyraźny popyt, więc raczej spadki w okolice 1,1660, 1,1650 nie powinny nastąpić dosyć szybko i również te poziomy nie powinny zostać pokonane. Również mamy tutaj wzrostowy kanał trendowy, który na razie jest respektowany. Więc na razie nie powinniśmy oczekiwać jakichś większego cofnięcia. Również możemy sobie tutaj poszukać takich korekt mniejszych niż ta, która miała miejsce w zeszłym tygodniu. No i w zasadzie tutaj wielkość tej korekty pokrywa się z tym ruchem spadkowym, więc niewykluczone, że ten ruch zostanie już zastopowany tutaj w okolicach poziomu 1,1680. Bardzo ciekawie to oczywiście wygląda na wykresie tygodniowym. W zeszłym tygodniu no niemalże doszło do zejścia poniżej dolnego ograniczenia spadkowego kanału trendowego oraz poziomu 1,16. Natomiast w tym tygodniu no już wyraźne wzrosty. Natomiast no widać tutaj okolice poziomu 1,1630, 1,1730, 1,1750 to bardzo silny opór, który będzie trudno pokonać. Natomiast następnie widać kolejny cel, to okolice 1,1815 wyznaczone przez zniesienie 38,2 długoterminowej fali spadkowej z 2014 roku. Więc myślę, że to wszystko pokazuje, jak tutaj się cena zachowuje, że raczej powinniśmy kontynuować wzrosty, natomiast one powinny być umiarkowane i prawdopodobnie związane z taką średnioterminową konsolidacją. Lecimy sobie dalej, zaczynamy sobie teraz omawianie OSI-ego, czyli para AUD/USD. Co ciekawe, no widać wyraźne wzrosty. One po części są związane z tym, że dolar amerykański jest słabszy. Minec również no, nie zaskakiwało, natomiast widać takie lekkie, pozytywne określenia związane ze stopami procentowymi, że będą one rosnąć, nie raczej spadać w przyszłości. Oczywiście nie ma żadnego terminu, kiedy te stopy procentowe miałyby rosnąć, natomiast no, jest to określenie, że jednak prawdopodobnie będzie to ruch w górę. Co ważniejsze, trzeba tutaj również zwrócić uwagę na spadek cen nieruchomości. Ten spadek był oceniany na poziomie 7% kwartał do kwartału, natomiast ceny ostatecznie spadły tylko 0,7% kwartał do kwartału, więc jest to zdecydowanie mniejszy spadek nieruchomości niż oczekiwano, więc generalnie ten spadek cen może już nam lekko wyhamowywać, co pokazuje, że jednak ten wzrost oprocentowania kredytów w Australii no, nie przeniósł się zbyt mocno na spadek popytu, więc jeżeli taka sytuacja ma miejsce, no to gospodarka powinna być raczej bezpieczna, czyli powinniśmy mieć generowanie w dalszym ciągu
tego wzrostu powyżej potencjału oraz presji na wzrost cen. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie już na kurs dolara australijskiego, no to nie widać tutaj zbyt dużo pozytywów. No widać owszem odbicie, natomiast biorąc pod uwagę te korekty, które miały miejsce w ostatnim czasie, no to nie widać dużych szans na to, żeby ta para się jakoś bardzo silnie wybiła. Tutaj najbliższy opór na poziomie 0,7250, nieco wyżej mamy górne ograniczenie spadkowego kanału trendowego. Owszem, mamy tutaj stabilizację w cenach miedzi, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że dalsza eskalacja konfliktu handlowego no, nie jest zbyt dobra dla dolara australijskiego, więc niewykluczone, że tutaj przy okolicach 0,7250 dojdzie do kolejnej podaży na tej parze i para spadnie nam ponownie poniżej poziomu 0,72. I lecimy sobie do polskiego złotego. Tam mignął z X-Station, mignęły mi dane na temat płac. Widziałem, że tam płace wypadły nieco gorzej, więc zobaczymy sobie, czy będzie reakcja na euro-PLN-ie. Natomiast tutaj chciałbym Państwu pokazać bardzo ciekawy wykres, który został przygotowany przez Bloomberga, który obrazuje nam dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, zmienność na walutach emerging markets, czyli kiedy zmienność jest wysoka, waluty oczywiście tracą, czyli zmienność jest no, naprawdę jedna z najwyższych w historii. Okazuje się, że no, w okolicach szczytu z 2022 roku, więc teoretycznie może to być taki sygnał kontrariański. Dodatkowo waluacja, czyli biorąc pod uwagę to, jak warte są waluty emerging markets, jak widać, mamy najniższy poziom przynajmniej w ostatnich 18 latach, co pokazuje, że no, przy tak wysokiej zmienności, która może nam zaczynać spadać, może to być sygnał pozytywny dla niektórych walut emerging markets. No i taką jedną z takich walut może być polski złoty. Również widzę szansę na przykład w realu brazylijskim, ale dopiero po październiku, po październikowych wyborach prezydenckich, które no, powodują dosyć dużą zmienność zarówno na realu, jak i na surowcach takich jak kawa czy cukier. Natomiast moim zdaniem no, szanse na euro-PLN-ie do spadków do 4,28. I już lecimy sobie do wykresu. No, widać, że w tym momencie coś dzieje się takiego dziwnego na rynku, raczej związanego z ryzykiem, gdyż no, zarówno euro-dolar nam spada, jak i euro-PLN zaczyna nam ruszać w górę. Już poziom 4,30. Zobaczymy, czy tutaj utworzy nam się dosyć wyraźny knot. Jak widać w całym tym ruchu spadkowym, widać było sporo knotów świec, które świadczyły o tym, że jednak podaż jest dosyć silna. Z drugiej strony podaż na tyle, znaczy nie była silna na tyle, aby zepchnąć jakoś parę zdecydowanie niżej. Więc kiedy pokaże nam się tutaj jakiś knot, warto szukać dalszej próby spadków. No moim zdaniem tutaj 4,28 jest szansa na to, aby ten poziom osiągnąć. I lecimy sobie do niemieckiego DAX-a. Tutaj również nie ma jakichś dużych pozytywów, przynajmniej przed webinarium patrzyłem, no nie było tutaj dużej presji na pokonanie okolicy 12 100 punktów. Teoretycznie zasięg wzrostu z ostatniej korekty powinien nam wskazywać wzrosty do okolic 12 300 punktów. Natomiast no, mamy wyraźny sygnał ostrzegawczy w postaci spadku wolumenu. Kiedy ten wolumen będzie się utrzymywał na tak niskim poziomie, jak jest obecnie przez dłuższy czas, będzie to coraz większe prawdopodobieństwo na to, że jednak trafią się kolejne spadki na niemieckim DAX-ie. No, z drugiej strony widać, że tutaj niemiecki DAX zupełnie odwrotnie do tego, co dzieje się na przykład na euro-PLN-ie czy na euro-dolarze, czyli mamy
wzrosty. Mamy pokonanie wzniesienia 23,6 tej ostatniej dużej fali spadkowej. Dodatkowo mamy wyjście powyżej właśnie dwóch średnich kroczących, więc wygląda to całkiem solidnie. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że no ten wolumen nam zaczął tutaj spadać. Nie jest jeszcze tak niski, jak na przykład tutaj podczas tej serii wzrostów, które no, następowały przy bardzo niskim wolumenie, więc jeżeli tutaj ten dzisiejszy wolumen wzrośnie nam powyżej tych poziomów, na razie nie ma się czym martwić. Natomiast jeżeli ten wolumen się będzie tutaj konsolidował w kolejnych sesjach, no to istnieje zdecydowanie większe prawdopodobieństwo na to, że przy takim wzroście wolumenu jednak DAX nam spadnie. No i przypominam, że tutaj zasięg tych wzrostów to okolice 12 300 punktów. I lecimy sobie dalej. Ropa naftowa, no tutaj nie widać żadnej presji takiej technicznej na wzrosty. Co ciekawe, pokazują nam się takie sygnały podażowe, również z potencjalnym wybiciem z trójkąta w dół. Natomiast no, widać wiele takich czynników podażowych, w szczególności w krajach OPEC, w których no, może nam spadać produkcja. Już chodzi nie tylko o Iran, Libię czy Nigerię, ale również o Irak, gdzie w rejonie Basra dochodzi do wielu ataków, co może spowodować nam obniżenie się produkcji. I lecimy sobie już do ceny ropy naftowej. Jak widzimy, no, tworzy nam się tutaj ta podaż. Mamy świecę doji, mamy świecę spadkową. Dzisiaj nam się cena tak niewyraźnie otworzyła. Mamy ją w dalszym ciągu poniżej 100-okresowej średniej kroczącej, no ale widać, że ona nam się tutaj wypłaszcza, więc teoretycznie nie jest to zbyt dobry sygnał dla byków, więc teoretycznie, kiedy będziemy mieli wybicie z tego trójkąta, no jest szansa tutaj na zejście nawet poniżej zniesienia 50.0. Natomiast w średnim terminie wydaje mi się, że w dalszym ciągu jest szansa na kontynuację wzrostu, w szczególności, że tutaj poniżej mamy dosyć taką silną wzrostową linię trendu. Może ona nie jest zbyt nastawiona na jakieś bardzo silne wzrosty, natomiast ta linia powinna nam wyznaczać dosyć solidne wsparcie. Oczywiście w długim terminie mamy również dolne ograniczenie wzrostowego kanału trendowego, więc spadki ewentualne w momencie pojawienia się bardzo podażowych czynników, no nie powinny sięgnąć poniżej $57 za baryłkę. W przypadku ropy Brent, no mamy ropę Brent, mamy poniżej $80 za baryłkę. Dosyć silne sygnały podażowe na świecach tygodniowych, więc teoretycznie tutaj jest szansa na wsparcie, na spadki w okolice $75 za baryłkę. Natomiast wybicie się ponownie powyżej górnego ograniczenia wzrostowego kanału trendowego da szansę na pokonanie $80 za baryłkę. No i na samym końcu złoto. Tutaj konsolidacja. W zasadzie ciężko o czymkolwiek mówić. No dolar nie traci jakoś dużo, więc również nie ma tutaj presji na to, żeby złoto jakoś zyskiwało. No i ograniczenia konsolidacji to 1190-1210, więc w momencie pokonania którejś z nich jest szansa na jakiś silniejszy ruch. I właśnie przechodzimy sobie do złota. Jak widać, no taka dosyć, no ciężko powiedzieć, czy jest to wąska, czy szeroka konsolidacja, biorąc pod uwagę zmienność z ostatnich miesięcy. Można stwierdzić, że jest ona nawet stosunkowo szeroka, więc w momencie, kiedy dojdzie do wybicia któregoś z nich, jest szansa na jakąś większą zmienność, chociaż no, spadki również są ograniczone. No, widać, że nie było tutaj jakiejś wyraźnej presji na to, żeby kontynuować spadki, więc myślę, że te spadki powinny być ograniczone maksymalnie do $1170 za 1170 dolarów za uncję. Wczoraj sobie obserwowałem między innymi
takie wskaźniki jak wskaźnik odwrotu ryzyka. Tutaj nie było żadnej presji zarówno na spadki, jak i na wzrosty. Tutaj była stabilizacja, więc generalnie czekamy na to, co będzie się działo z dolarem, więc nie widać żadnego popytu dodatkowego na złoto, nie widać presji ze strony ETF-ów, więc no, mówi się ostatnio, że złoto jest takim troszkę umarłym surowcem. Natomiast no, moim zdaniem, jeżeli nastąpiłaby jakaś seria spadków na giełdzie, to oczywiście złoto jest tutaj całkiem ciekawym instrumentem. Natomiast dopóki dolar pozostanie mocny, no, szanse na wzrosty na złocie są raczej małe. Ja dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym szkoleniu. Zapraszam oczywiście jutro na godzinę 9:45 oraz życzę powodzenia na rynkach. Dzięki jeszcze raz oraz do usłyszenia.